Magda, ostatnio na weszło.com taki długi wywiad z Wojtkiem Pielą, więc nie będziemy długo tutaj zajmować czasu. Czym był dla Ciebie ten start? Bo wiemy, że no, takie zdania last dance być może dla Ciebie w skokach narciarskich. No, chcielibyście. Nie, no. Co? Czym? No start jak start, no co mogę powiedzieć? No, tak naprawdę, no nie jestem jakoś mega przygotowana do tego startu, ale to jest tylko i wyłącznie z mojej winy, bo możliwość mam, dostęp do trenerów, do sali, do hali, do siłowni i tak dalej, więc to było po prostu tylko i wyłącznie moje odpuszczenie. No, ale nie last dance jeszcze. Jakie masz perspektywy teraz tak naprawdę? Jakie są realne scenariusze na najbliższe miesiące, na zimę i być może na kolejne lato? Jezu, ciężkie pytanie. Nie no, wiesz, ogólnie jest ciężko teraz z tym wszystkim, co się dzieje, więc ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć, tak na 100%. No ja nie chcę tutaj oficjalnie oświadczać, czy nie wiadomo co, ale sama sobie chcę postawić jakiś cel jeszcze i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się go zrealizować, więc na chwilę obecną jeszcze nie odpuszczam. Wyobrażasz sobie jeszcze rywalizację w Pucharze Świata, czy ten pociąg gdzieś czujesz, że odjeżdża? Na pewno czuję, że to się oddaliło ode mnie, zresztą widać to teraz tutaj, jak dziewczyny mi leją tyłek, za przeproszeniem. No, co mogę... No nie jest mi łatwo, na pewno nie jest mi łatwo widzieć, co się dzieje, ale no, tak naprawdę ponoszę konsekwencje tego, co sama zaprzepaściłam. Ale bywały też takie dobre dni. Ty jesteś, jak wszyscy wiemy, pierwszą mistrzynią Polski. Kiedy tak sobie stoję, dzisiaj patrzę na te skocznie, to rozwija się to wszystko. Naprawdę przyjemnie się na to patrzy. Mamy świadomość tego, gdzie jesteśmy na tle najlepszych reprezentacji, ale to już zupełnie inna rzeczywistość dzisiaj przed nami niż niegdyś. No, nie wiem, czy dziewczyny są na takim tyle, bo Kinga pokazała, że wcale tak daleko dziewczyny z reszty świata nie odbiegają, więc wydaje mi się, że to jest kwestia czasu i jednak ta polska drużyna będzie coraz wyżej i wyżej. Ja oczywiście mega wspominam te pierwsze mistrzostwa, bo na pewno zostaną mi w pamięci, bo jednak to były pierwsze mistrzostwa, więc no fajnie było. Taki temat był gdzieś tam z Wojtkiem Pielą poruszany, ale można pozazdrościć, tak zdrowo powiedziałbym, tego, jakie wsparcie dzisiaj mają dziewczyny, bo wiemy, jak to wyglądało kiedyś, jak wyście z Aszką Szwab debiutowały w Pucharze Świata, a to, co jest dzisiaj, to jest przepaść. No, zdecydowanie, no, wiesz, to nie jest też wina dziewczyn, więc ja nie mam żalu do nich, że akurat trafiły na taki czas, że jest trochę łatwiej, no. No widać, że to wszystko wygląda całkiem inaczej, zresztą pamiętasz, bo sam byłeś świadkiem tego, jak jechałyśmy na pierwszy puchar. No i to wyglądało całkiem inaczej, bo jechałyśmy z jednym trenerem, teraz jest cały sztab, dziewczyny jednak trenują, mają dostęp do dużo lepszego sprzętu i tak dalej, więc cieszę się, że wreszcie ktoś podszedł do tego tak bardziej profesjonalnie, a nie tak jak było, że dziewczyny na bok, bo wcale nie są złe, więc wydaje mi się, że fajnie byłoby zainwestować w to. No i oczywiście no jest mi trochę, może nie tyle przykro, co trochę żal, że nie udało mi się trafić na taki moment w swojej karierze, czy że tak powiem przygodzie w skokach, że nie było jednak wszystkiego i to nie było takie, wiesz, na 100%, tylko było podejście do tego, że dobra, zrobimy kadrę, niech sobie będzie, no i niech sobie tam robią co chcą. Teraz to wygląda trochę inaczej, ale bardzo się cieszę z tego. Tak troszkę półpoważnie na Instagramie, większy spokój teraz? Na Instagramie? No to zależy, gdzie co opublikują. Jak gdzieś coś rzucą, no to jest powrót, a jak nie, no to spoko. Ja też trochę przystopowałam z tymi mediami, więc tam zdjęcia nie pojawiają się zbyt często, ale nie ma źle. Ta ścieżka pozasportowa, podtrzymujesz kursy jakieś różne, czy na razie to jest zatrzymane? Tak, tylko na chwilę obecną trochę mi to przystopowało, ale chciałabym właśnie jak najbardziej iść w tym kierunku, żeby jednak coś z tym sędziowaniem i tak dalej ogarnąć tak poważnie.